Tutaj przyjechaliśmy w takie miejsce, w którym prowadzony był monitoring funduszu korkowego, to jest gmina Stronie Śląskie, gdzie są członkowie naszego stowarzyszenia, którzy ten monitoring prowadzili. I w tym miejscu właśnie oceniamy, jak to szło, jak szedł monitoring funduszu korkowego. Zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby to było bardziej popularne, żeby ludzie się włączali w takie działania monitorujące, żeby korzystali z naszych narzędzi. A oczywiście też, żeby te narzędzia były jak najbardziej przyjazne i pomagały ludziom zrozumieć, jak wydawane są nasze pieniądze w gminach. Również oceniamy tutaj, jak funkcjonował monitoring sportu. To jest nasz drugi projekt, w którym zapraszamy ludzi z różnych gmin do tego, żeby zainteresowali się tym, jak wygląda polityka sportowa ich gminy, jak wydają na to pieniądze i ile to odpowiada potrzebom mieszkańców. To jest też, trzeba powiedzieć, praca, którą się wykonuje po to, żeby ona była jak najlepsza. Bardzo dużo człowiek się uczy. Trzeba w to włożyć trochę wysiłku i organizacyjnego, i takiego intelektualnego. Natomiast satysfakcja jest ogromna. I dużo ludzi się do nas zgłasza, nie wszystkich przyjmujemy, ponieważ mamy też dosyć surowe zasady etyczne. Chodzi o to, żeby osoby, które prowadzą monitoring, nie były zainteresowane jednocześnie tym, żeby krytykując władzę, bo często no niestety to się wiąże z tym, że jest sporo rzeczy do poprawienia, żeby jednocześnie tę władzę chciały przejąć.